Hej, dzisiaj przychodzę do Was z drugim porównywaczem, taką podserią, co już mieliście okazję posłuchać, dwóch filmów. Kwoli wyjaśnienia, tak jak mówiłam poprzednio, byliśmy chorzy z mężem, nie mieliśmy co robić, więc zaczęliśmy oglądać filmy, seriale, żeby nie być... Tak jak jesteśmy zdani na telewizję, że musimy czekać tydzień, no ewentualnie kilka dni, żeby obejrzeć drugi odcinek, tutaj rzutem na taśmę po prostu oglądaliśmy cały sezon albo kilka sezonów jednego filmu. I na pierwszy rzut serial Incorporated, typowy film o korporacji. Jeżeli jesteście fanami science fiction, a chociażby... No, 10-15 lat temu to może by ten film był taki pod gatunkiem science fiction. Tutaj myślę, że to jest bardzo niedaleka przyszłość. Świat się jest podzielony na dwie strefy, tą dobrą i tą złą. Oczywiście dobrzy mogą wchodzić na złą stronę, ale wracają na dobrą. A ci ze złej strony nie mają wstępu do dobrego świata. Oczywiście, jeżeli podejmą jakieś decyzje niekoniecznie z ich wolą i nie mających własnego zdania, muszą się podporządkować no, takim zasadom, jakie panują po dobrej stronie. Ewentualnie wtedy mogą tam być. Film typowo tak jak w korporacji, no tutaj zawsze mi się, jak ktoś mówi korporacja, to mi się nie wiem czemu, ale z telefonią tak kojarzy, po prostu dzwonią telemarketerzy i albo ci coś oferują do kupienia, albo do sprzedania, albo nie wiem, cokolwiek, zawsze z tym mi się kojarzy, nie wiem czemu. Tutaj bardziej chodzi o zasadę po trupach, a do przodu. Są szczeble kariery, jak ich nie zdobędziesz, to zostaniesz na dnie, a nikt nie chce, bo to jest, im niżej jesteś na szczeblu kariery, tym bliżej jesteś tej złej strony. Więc trzeba się pchać, a żeby się dopchać, no to trzeba, no niestety, zrobić różne złe rzeczy. No i słuchajcie, trzy pierwsze odcinki, takie sobie, to znaczy no pierwszy odcinek oczywiście, żeby sprawdzić, czy się nadaje film do obejrzenia, drugi odcinek taki sobie, no ale już za trzecim stwierdziłam, że okej, obejrzę, zobaczymy co dalej. No i oczywiście opłacało się, ponieważ zwrot akcji, powiem Wam, tak, zaskoczył mnie. Nie obejrzałam wszystkich sezonów, to był pierwszy sezon. Taka nutka niepewności, kiedy ukaże się drugi sezon, oczywiście chętnie go obejrzę. Zobaczymy co dalej. Może nie cały będzie ciekawy, ale no, chciałabym się dowiedzieć, co po prostu się wydarzy dalej, bo ten został tak jakby odcięty i co będzie dalej, czekam. Więc warte obejrzenia. Tak jak mówię, jeżeli nie lubicie typowo korporacyjnych filmów, no to Was tak nie urzeknie ten film, ale mówię, warto obejrzeć dlatego, no, do czego skłonny jest człowiek, aby wejść na górę, aby wejść po szczeblach kariery na samą górę, na sam szczyt. O, no powiem Wam, myślę, że nawet powiedziałabym, że to jest na faktach. Ile spraw takich niewyjaśnionych jest w Polsce, myślę też. No to. Więc polecam. I drugi serial jest to Luther. To jest, powiem tak, typowo serial kryminalny. Niby możesz obejrzeć pierwszy odcinek, piąty i dziesiąty,
i nic się nie stanie, gdy nie obejrzysz po środku, bo każdy odcinek jest o czym innym. Czyli po prostu jest sprawa, która do rozwiązania, jest policjant, jest dobry policjant, zły policjant, ma przyjaciół i tak dalej. No i sprawa zostaje rozwiązana. Czyli nic się nie wydarza. Niby takie nic, zwyczajny, mówię, serial kryminalny, sprawa zawsze, każdy odcinek kończy się sprawą rozwiązaną. Ale jeżeli zaczniesz oglądać pierwszy odcinek, drugi odcinek, to zobaczysz, że warto obejrzeć je po kolei, ponieważ w każdym odcinku jest, pojawia się nowy bohater, zły lub dobry, albo zły staje się dobrym, albo dobry staje się złym. I oglądając je na wyrywki, te odcinki sezonu, nie będziesz wiedzieć, skąd się wzięła ta osoba. I będzie trzeba wrócić. Czy ona ma znaczenie? Myślę, że tak. Ale jeżeli nie jesteś fanem kryminału, no to myślę, tak pobieżnie obejrzeć, spoko. Też się nic nie stanie. Ale mówię, warto obejrzeć od pierwszego odcinka do końca pierwszego sezonu. Czy obejrzałabym drugi sezon? Tak, bo ciekawy jest, ja lubię kryminały, wy to wiecie, dla mnie program jedyny w telewizji 24 godziny na dobę same kryminały i ja siedzę i oczy tylko wykałaczki sobie wkładam i oglądam. CSI to jest mój konik i ja oglądam już powtórki, powtórek, już wiem co powiedzą i myję naczynia, myję podłogę, wiem co się wydarzy, ale jednak to jest takie silniejsze ode mnie, tak? Lubię, po prostu lubię oglądać. Więc polecam Wam obejrzeć. Cieplutko się z Wami żegnam i do usłyszenia do następnej serii. Tej serii. Pa, pa.